Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów kontynuują walkę o piąte miejsce w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Zwycięstwo w zaciętej rywalizacji z Jokerem Świecie pozwoliło tarnowiankom na dalszą walkę o piątą lokatę. 14 kwietnia o godzinie 18 tarnowskie siatkarki powalczą z drużyną Radomki Radom. Będzie to ostatnie spotkanie w tym sezonie rozegrane przed własną publicznością.